Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie na kanale Czytam bo lubię i zapraszam was na filmik, który nagrywamy w nieco innym miejscu i nieco innych okolicznościach. Zamierzam wam dzisiaj przedstawić jedną z półek na moich regałach. Dlaczego akurat tę konkretną? Otóż, któregoś dnia poprosiłam na Instagramie moich obserwatorów o wybór dla mnie półki. Ponumerowałam sobie w pamięci wszystkie półki, jakie mam w domu, podałam ich liczbę, były jakieś niecałe 40, i obserwatorzy głosowali, którą półkę wybierają. I co zamierzam zrobić z tą półką? Otóż, na moich półkach w domu są książki pomieszane. Są te, które już przeczytałam, i większość tych, których jeszcze nie czytałam. Ponieważ zazwyczaj książki przeczytane nie zostają ze mną. Jeżeli bardzo mi się podobają, to tak, zostaną, natomiast wszystkie te średnie, przeciętne i nawet bardzo dobre idą dalej w świat. Półka numer 28 okazała się niezbyt duża, aczkolwiek mieści aż dwa rzędy książek. Tak wygląda bardzo niepozornie, jest taka szaro -bura. nie ma tam zbyt wiele nowości książkowych, co mnie bardzo cieszy, ponieważ chciałabym przeczytać te książki, które zalegają u mnie już od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że filmik. Okaże się dla Was interesujący i znajdziecie dla siebie jakieś inspiracje. Tym bardziej, że ja w tej półce zostawiłam wszystko tak, jak jest. Jedyne co zrobiłam przed nagraniem, to odwróciłam grzbietami do tyłu te książki, które już są przeczytane, ale oczywiście też pokażę Wam okładki. Odwróciłam je dlatego, żeby po prostu mieć pojęcie, ile jeszcze czytania mnie czeka. Dziękuję i zapraszam. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca tego filmu. No więc dobrze, zaczynamy od tej strony. Pierwsze dwie książki, jakie tutaj znajdują się, to dwie książki Zofii Posmysz. Zofia Posmysz była więźniarką obozu koncentracyjnego. To jest ta pani, która napisała bardzo znaną powieść pod tytułem Pasażerka. Ja mam tutaj dwie inne książki, inną jej powieść, Wakacje nad Adriatykiem, a także wywiad z Zofią posmyż, Królestwo za Mgłą", który przeprowadził Michał Włócik. Myślę, że te książki niedługo pójdą do czytania. Kolejna książka, jak widać przeczytana, bo jest odwrócona grzbietem w drugą stronę, nawet ma jakieś zakładki kolorowe, i jest to książka z zebranymi wykładami, esejami Adama Zagajewskiego pod tytułem Substancja nieuporządkowana. Powiem Wam, że ja je przeczytałam, niektóre były cudne, niektóre były słabsze, raczej bardzo nierówne, jak to zwykle bywa przy takich produkcjach, gdzie składane są książki z różnych rzeczy. Kolejna książka, znowu grzbietem do tyłu. I jest to zbiór poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i na tej półce znalazł się tylko drugi tom. Ja te książki przeczytałam już bardzo dawno, jako nastolatka byłam zakochana w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Kochałam książkę pod tytułem Maria i Magdalena, w której jej siostra Magdalena Samozwaniec opisuje ich dzieciństwo i wczesną młodość. Dlatego ta książka na pewno ze mną zostanie. Tutaj mam książkę pod tytułem Sny Mewlida. Jest to książka wydana przez takie wydawnictwo, które istniało dość krótko na polskim rynku. Istniało dość krótko, ponieważ, ponieważ wydawało książki bardzo ambitne. Tak ambitne, że tak naprawdę podejrzewam miało niezbyt dużą sprzedaż. Ja przeczytałam kilka książek z tego wydawnictwa, tej jeszcze nie. Także zostawiam ją sobie też tutaj na wierzchu. Moja kochana, dumna prowincja opowiadania Kornela Filipowicza do przeczytania. Znam kilka opowiadań tego autora, dlatego jestem spokojna o to, że będzie mi się podobało. Kolejna książka, Śmierć w lesie deszczowym, ostatnie spotkanie z językiem i kulturą. Jest to książka z wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, serii Mundis. No Mam nadzieję, że będzie ok, aczkolwiek ja powiem szczerze, nie do końca przepadam za tego typu książkami, ale zawsze można się czegoś z, niego, z nich nauczyć. Tu jest książka, którą przeczytałam już po tym, jak ta półka została dla mnie wybrana. Jest to powieść w Czerwieni Magdaleny Tuli. Dziwna książka, bardzo dziwna. Opowiem o niej więcej w jakimś innym filmiku. To książka dotycząca małego miasteczka, przez które przechodzi I wojna światowa, później druga wojna światowa i historia jej mieszkańców tego miasteczka. Następna rzecz to jest taka świeższa. Płotka. To jest książka napisana przez córkę Steve'a Jobsa, właściciela firmy Apple. Córki, która była przez niego odrzucona. Wiem, że będzie dobra, ponieważ czytałam wiele recenzji. Dwie kolejne książki to książki, które w zasadzie nie powinny tutaj stać, ponieważ większość książek Richarda Flanagana mam w ogóle w drugim pokoju. Ale tutaj akurat się zaplątały śmierć przewodnika rzecznego oraz nieznana terrorystka. Tych dwóch książek nie czytałam. Przypomnę, że Richard Flan Flanagan jest zdobywcą Nagrody Bookera, dlatego też zawsze można brać w ciemno jego powieści. Kolejna książka, też tutaj czeka na przeczytanie. Chłopiec znikąd. Chłopiec znikąd, jak widać, po kładce jest to książka dla. Młodzieży. Jest tutaj sporo tekstu, to jest sam tekst, nie ma obrazków, także jest sporo czytania, więc zakładam, że dla młodzieży starszej. Następna książka, którą trzymam z sentymentu, to pierwsza część cudnej serii kryminalnej. Jana Rankina, Supełki i Krzyżyki. Akurat ta powieść, jako część pierwsza całego cyklu, może nie jest jakaś, wiecie, fantastycznie wciągająca, natomiast zostawiłam ją sobie sentymentu, po prostu ponieważ uwielbiam tą, te, tę serię z Johnem Rebusem. Jeżeli jej nie znacie, to bardzo polecam. Następnie mamy tutaj książkę Wartało Marcina Kołodziejczyka. Tej jeszcze nie przeczytałam, ale znam inne książki tego autora, który jest bardzo sarkastyczno-ironiczno-prześmiewczy, ale ma świetne oko, oko i ucho do tego, żeby opowiadać o współczesnej Polsce. Ja czytałam jego książkę Dysforię oraz taki komiks Zdaje się morze pokolana. Następna rzecz to jest książka, która ma tutaj na grzbiecie napisany egzemplarz recenzencki. Rzeka złodziei Michaela Krameya. Wydawnictwo Wiatr od morza, oni właśnie w taki dziwny sposób oznaczają swoje egzemplarze recenzenckie. Jak stoi to na półce, to nie wiadomo co to jest. Rzeka złodziei to są zazwyczaj książki opowiadające o takich terenach trudno dostępnych w Kanadzie oraz o społecznościach tam mieszkających. Ja czytałam kilka książek z tego wydawnictwa i kilka książek tego autora, więc wiem, że warto po nią sięgnąć. Książka, która jest odwrócona, czyli przeczytana. Julian Barnes Cytrynowy Stolik. Uwielbiam tę książkę, powiem Wam tak. To jest książka opowiadająca o... Starzeniu się, o ludziach starzejących się, dojrzałych, o ich problemach. Kiedy się przeprowadzałam, wydałam bardzo dużo książek, poszły do ludzi, poszły do biblioteki i obawiałam się, że ta książka gdzieś tam mi się zawieruszyła, ją wydałam i przeżywałam naprawdę bardzo duży stres, że jej nie będę miała. Tym bardziej, że ona, nie wiem, chyba nie jest zbyt dostępna w tej chwili, ale jest, znalazła się, stoi, tej książki nie będę nigdzie wydawała. Zastrzelić, Zadźgać i Otruć. To książka wydana przez wydawnictwo zdaje się Znak Horyzont. Bardzo ładnie wydana. Zobaczcie, ona jest po prostu napakowana ilustracjami, zdjęciami, obrazkami. I wcale nie głupia. Powiem Wam, że ten tytuł Zastrzelić, Zadźgać i Otruć, czyli historia morderstwa, to taki się wydaje bardzo sensacyjny, bardzo płytki. Ale wcale tak nie jest. Autor w tej książce opowiada o zamachach na głowy państw, na przedstawicieli rodzin królewskich, także na celebrytów. Jest napisane to całkiem porządnie. Jest tutaj także bibliografia. Czytało się to naprawdę z, no trudno powiedzieć z przyjemnością, no ale powiedzmy z przyjemnością. I książka Mariusza. Szczegła, zrób sobie raj. Ja tę książkę kiedyś słuchałam na audiobooku, dawno, dawno temu i zapragnęłam ją mieć, żeby móc sobie do niej wracać. To jest oczywiście książka opowiadająca o Czechach. Bardzo ciekawa, bardzo poruszająca, bardzo szerokie tematy, religie, kulturę, życie codzienne. Wiadomo, że napisana z super językiem, jak to Mariusz Szczegiel potrafi pisać. Berlin. Książka o Berlinie i również jest to zbiór krótkich reportaży. 12 kawałków o Berlinie Mur z wydawnictwa czarnego. Mój mąż to czytał mówił, że całkiem w porządku. I Kanada. Zobaczcie, ile my już tutaj państw różnych yy, mieliśmy po drodze. Kanada nie chce wyjść, jest. Kanada, ulubiony kraj świata, Katarzyny Wężyk. Ja zapragnęłam mieć tę książkę o Kanadzie. Po tym, jak przeczytałam książkę 12, 21 śmierci, to mnie obeda. Nie pamiętam dokładnie tego tytułu, ale ona pokazywała Kanadę z bardzo złej strony. Dlatego też zapragnęłam mieć książkę, która być może pokaże mi ten kraj jeszcze z innej perspektywy. Gruba książka. Odwrócona. Pod nóż. Pod nóż 21. Osiem niezwykłych operacji w historii chirurgii. Ja tę książkę przeczytałam z dużym zainteresowaniem. Jak już zapewne wiecie, bardzo lubię książki opowiadające o chirurgii, o rozwoju medycyny. I tak też jest właśnie tutaj. Jest tutaj, jak, tak jak podtytuł mówi 28 różnych historii opowiadających o przełomowych momentach w historii chirurgii. Pegas Zdębia o Stanisława Barańczaka. Bardzo chciałam mieć tę książkę, ale jeszcze nawet nie zaczęłam jej czytać, ponieważ jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, a ja nie przepadam za bardzo grubymi książkami. A rozmiar tej książki bardzo mnie zdziwił. No ale Barańczak, jeden z moich ukochanych tłumaczy literatury, który nie bał się odejść od oryginału i praktycznie zawsze mu wychodziło świetnie. Także to książka, która na pewno ze mną zostanie. Książka historyczna, jak zrujnować królową, i podtytuł mówi Maria Antonina Skradzione diamenty i skandal, który zachwiał tronem Francji. No, powiem wam, że mnie ten podtytuł bardzo zachęca, dlatego ta książka została i dzięki temu, że wylosowała mi się ta półka, zostanie przeze mnie przeczytana. Seria reporterska z Wydawnictwa Czarnego. Książka Małgorzaty Reimer, było to słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii. Ja czytałam wcześniejszy reportaż tej autorki, który opowiadał o Rumunii i wiem, że ona doskonale pisze ma świetne oko, ucho do tego, co dzieje się wokół niej oraz świetne pióro. Dlatego ta książka u mnie jest. Jacek Denel, ale z naszymi umarłymi. Czytałam wiele książek tego autora, pewnie większość nawet, tej jeszcze nie, ale już sobie znalazłam, że jest audiobook, więc bardzo mnie to cieszy. Ja sobie wysłucham tej książki w audiobooku. Na pewno pójdzie szybciej niż gdybym miała ją czytać z książki. Eustachy Rylski. Warunek powieść jak uderzenie gromu. Taki tutaj mamy, to nie jest podtytuł, tylko to już jest taka polecanka. Jest to powieść, która dzieje się w czasach, zdaje się, w czasach napoleońskich. Rylskiego lubię czytać. Ta książka jeszcze mi została do przeczytania. Niedługo się nadrobi. W Cudzych Ogrodach Krystyny Hołoniejskiej jest to książka, jak widać, dla czytelników nastoletnich, takich nawet chyba młodszych nastolatków. Ja ją przeczytałam, to jest zresztą mój patronat medialny. Jest to książka o tym, jak młoda dziewczynka szuka swoich korzeni. Bardzo ładnie, bardzo fajnie napisana książka, bardzo ciekawa. Zostały jeszcze dwie. Jonathan Franzen. Koniec końca świata. Są to eseje tego y, autora, który znany jest w Polsce, no i także na świecie, głównie z powieści. Ja tutaj akurat na tej półce trzymam sobie eseje, a że ostatnio jakoś dobrze mi z esejami idzie, to więc bardzo możliwe, że niedługo za tym książką się wezmę. I na samym końcu najgrubsza, taka imponująca objętościowo, Tesla, jest to biografia Tesli geniusza na skraju szaleństwa. Ma jakieś obrazki, ale tak naprawdę niewiele dwie wkładki jakieś zdjęciowe także bardzo dużo czytania. Mam nadzieję, że jest napisana w taki sposób, że będzie mi się chciało ją przeczytać do końca. Także na razie są to książki z pierwszego rzędu. Poczekajcie chwilę. Za chwilę usunę rząd pierwszy. I wyciągnę na wierzch książki, które znajdują się w drugim rzędzie.